Contraband Police. Jest to demo, więc ja już od dawna czekam mniej więcej na ten symulator. To jest symulator straży granicznej, jest to symulator sprawdzania jakiegoś przemytu na granicy. No i generalnie przeszukiwania samochodów i nie tylko. Podobno ma być to połączone coś jakby z takimi mechanikami jak w Papers, Please, czyli sprawdzanie dokumentów, czy się zgadzają. No takich gier jak Papers, Please już też kilka wyszło, ale niestety nie potrafiły dogonić tego pierwowzoru. No to sprawdzamy. Dzień pierwszy, papiery. To jest wymyślone oczywiście kraj. 1980 rok. Po angielsku niestety mamy tylko, nie mamy jeszcze języka polskiego, będzie po polsku. Ale jest jakimś... Podrodniki, Adali, to wódka grudok. To nie ta przywatko, liż to niedzielka, od dribaj. A ja nie wiem, czy oni nie mówią wymyślonym językiem. Walisz to etwas akatok. Dobra, więc musimy generalnie wykonywać swoje zadania, bo skończymy jak Rożnikow. Biedny gość. No, pewnie go kurde... A, szkoda gadać, co mu tam mogli. To jest takie połączenie języków. To brzmi jakby połączenie rosyjskiego. Przede wszystkim brzmi to jak rosyjski, ale takie rosyjsko-węgiersko-niemiecki. Takie połączenie trzech języków. No chyba, że jest jakiś lingwista, który tu ewidentnie słyszy jakiś jeden język, ale mi się wydaje, że tak samo jak tutaj te krainy i te nazwy są wymyślone, ten język też może jest taki byle jaki. Dobra. Więc tak. O! Ależ tu kurczę wóz jest. No, polis, moi drodzy, polis. Tam jeździ z tyłu coś. No, a graficznie to jak każdy symulator, to na tych samych silnikach chyba wszystko stoi, tak mi się wydaje. Komradę! Oczekiwali mnie. Dobra, czyli generalnie nasza praca jest prosta. Mamy sprawdzać ruch tutaj na granicy. Ty, co to przyjechało? Nie jest to duży Fiat Łada? Kiedyś były duże Fiaty, takie kombi też. Uwaga. To jest moje biuro. W biurze mamy co? Maszynę do pisania, jakieś kajdanki, stary telewizor, ubiór policjanta. No ewidentnie to wygląda jakby to było logo Arstoczki, nie? Czyli z Papers, Please. Warehouse, czyli jakiś magazynek, w którym aktualnie nic nie mamy. Tutaj mamy co? A, Inspect Upgrade Nevermind. No to nie robimy nic. O, tu areszt mamy. Dobra, czyli mamy cele. Tu siedzi... O, tu siedzi chłop jakiś. Sierżant Sterbnikow. Dobra, dobra, czaję. No dobra. Siadajmy tu. Dobra, sprawdzimy, jakie mamy zadania aktualnie. Border Control, moi drodzy. I teraz tak. Table of Contents, Papers Check. Co trzeba będzie sprawdzać? Czyli imię, nazwisko, kiedy się kończy dowód, numer paszportu, pieczątka, tam odwrót tych papierów, rodzaj samochodu, waga, zdjęcie, numer rejestracyjny. W jaki sposób się sprawdza? Sprawdzamy oczywiście poprzez kliknięcie in order of the driver must have completed or valid error documents. Ok, więc generalnie musimy kliknąć pomiędzy dwie rzeczy i będziemy to sprawdzać. Tutaj jest imię, nazwisko i foto z tą brodą taką domalowaną. Co jest grane? Numer rejestracyjny, przewóz i teraz tak. Damage control, nie? Czyli niektóre pojazdy mogą generalnie przyjechać w słabym stanie. Płaskie opony, czyli bez bieżnika. Zbite szyby, lampy zbite. Missing mirrors, missing bumpers, exterior. A, zobaczcie, gdzie można przewozić rzeczy w siedzeniach pod tapicerką, w podsuficce, w lampie, w bagażniku, tutaj na przykład papierosy albo narkotyki w ogóle w tym, w zderzaku, tutaj w skrzyni, w kiblu i nie tylko. Tak, to jest chyba w ogóle polska gra, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Crazy Rocks. Czy Crazy Rocks to są Polacy? Tak, oni zrobili... Tak, to jest polskie studio, moi drodzy. Tak, czyli to jest polskie studio. No i tutaj, moi drodzy, nie bez powodu mamy na przykład malucha, który niby nie jest maluchem, ale jest maluchem.
Następnie taki piękny samochód. Grasduk tego typu. Varila. Zawet. To taki duży Fiat jakby. Nie ma, no nie, bo to jest demo, nie ma jeszcze po polsku. Więc trzeba tak. Trzeba trzy. Pierwsze zadanie polega na tym, że pierwsze trzy pojazdy trzeba odpowiednio sprawdzić. Zobaczcie, mapa jest taka: Junkyard, Police Base. Dobra, spoko. Okej, zegarek i tak dalej. Dobra. Czyli zapraszam serdecznie. Ty, gdzie oni mają ten tablice rejestracyjne? Proszę pokazać dokument. Dawaj dokument. Otworzyłem mu drzwi. Przepraszam, ale po prostu dokument chciałem. Proszę. Dobra, dokument. Uwaga, sprawdzamy. Lew Siergiejew. Czy zgadza się? Zgadza się. To takie już ułatwione. Inspection report. To trzeba też będzie sprawdzić odpowiednio. Czyli teoretycznie wszystko jest w porządku. Poczekajcie chwilę. I teraz tak. Paszport numer. To nie jest, czekaj, bo to jest Evo, coś tam. Tutaj mamy maksymalna waga, to jest z pojazdu. To są jego dane. April. Jaki mamy dzień? 16 april 1981. Aha, czyli to jeszcze jest dwa dni, ok. Jakie opony, moi drodzy? Czy jest git? O kurde. No nie wiem, czy tutaj jest coś w środku. No nie wiem, te opony wyglądają dosyć podejrzanie. A, o, broken window ma. Dobra, ma raz, dwa broken window. Dobra, chłop ma dwa razy broken window. No i co, przepuszczam go czy nie? No nie. Barasto, cipka. Jak się zdenerwował. I co on zrobi, zawróci? Ty, zderzaka też nie miał, faktycznie. Dobra, nara, da... Dostałem minus 80? A, dwóch uszkodzeń nie widziałem. To ja już mam minus 80 dniówki, to mi się nie opłaca pracować. A, wagę miałem sprawdzić pierw. To jest maluszek! Siema! Dawaj dokumenty, dobra. Dobra, i teraz tak, pierw sprawdźmy wagę. 660, ale z chłopem. Maksymalna waga 750, zgadza się. Eraj Angulew. O, kolego. Oj, kolego. Ja widziałem przede wszystkim tak, broken window jedno. Brakowało bampera jednego. Sprawdźmy dalej, co jest. Nie ma bampera z przodu. Nie ma lusterka jednego. Cześć! A, ja tak na chwilę tylko, wiesz, wsiadłem. Dwóch zderzaków nie ma i dwóch lusterek. Co z oponami? Brakuje mi rora i brakuje bamperów dwóch. Silnik mu ukradli! Yeah! On ma dowód, nie. You make mistake? No zobaczymy zaraz, czy to jest mistake. I co? Mark at least one document error in the... Aha, ja to miałem zgłosić, no dobra, ale ja to wykryłem, ale to gdzieś miałem zgłosić jeszcze. Teraz tak, Zawet, jest taki pojazd jak Zawet, jest taki pojazd. I teraz on pochodzi z Kingdom of RK. No i właśnie, i tam jest coś takiego, czy to się zgadza? Zgadza się. 16 i teraz tak, o, dokument nieważny. Bo do 1980 tylko było.
I gdzie trzeba ten błąd zgłosić? Tu się nie zgadza, już pierwszy. Dobra, jedna lampa jest zbita. Lampa to jest broken light jedna. A, jedna ofona jest... Aj, flak. No why, no why? No dokument sobie wyrób, no! Idź do urzędu, zrób to! Nawet nie sprawdziłem wagi, pewnie się nie zgadzała. A, już, jedź. No i co? Smutni panowie mogą przyjść do nas. Valid entry. Moi drodzy, zrobiliśmy zadanie. Nice. Czyli możemy iść się przespać do naszego kontenera. Ty, dobrze tu mamy. Gaz, butla, kibel, beczki. Nieźle. Dobra, idziemy. I love... O, jaka tu jest fizyka. Spoko, że sobie betonową rurę potrafię przenieść. No i nadchodzi koniec dnia. No niestety, moi drodzy, wyszedłem tutaj na minus, ale to dlatego, że ja pierwszy dzień w pracy byłem i nie powinni mi liczyć tego, bo to jest jednak jak do przyuczenia przy zawodzie, nie? Ale teraz dopiero się zacznie zabawa. Teraz dopiero się zacznie zabawa, bo teraz będzie kontrabanda. Co to znaczy? Teraz będziemy odkrywać te przemyt. A, czyli tutaj mamy podejrzenia kontrabandy. Zawet, zielony kolor i może mieć coś w kabinie. Oraz koidu 989R w rejestracji i w oponach może mieć. Czyli to są takie podejrzenia odnośnie kontrabandy. Dobra, jakie mamy zadanie ogólnie? Okej, okay, czyli trzeba ich znaleźć. Dobra. Podjeżdżaj, gościu, podjeżdżaj. A, i to jest ten zawet zielony chyba, tak? Zawet? Green? Wygląda, że mamy podejrzanego. Po drugie zapytajmy go. Please step out of the vehicle. Czyli proszę wyjść. Potrzebujemy do... O. O, bierzemy nożyk. Gościu! Gadaj! Gadaj! Gdzie ukryłeś gumy turbo? Turwa duras. Jaki gulasz? Turwa duras. O, kolego! Cigariten! Cigariten! Ta, tobacco! Tobacco! Cigariten! Ta. Nie ma, kurde! Kryminał! Cyk! No, no, no! Dopierdla! Cigariten! Kontrabanden! Aha! Jaki biedny siedzi! Nie no, usiądź se na ławce, no. No. No, elegancko, nie, Sergiej? Tu muszę... Inspekt. Dobra, musimy tutaj zrekwirowane rzeczy przekazać. Dobra, idziemy dalej. Teraz musimy zapytać aspiranta Maksimowa. Co zrobić z nim? Aspirancie? Maksimow, proszę wyczyścić Inspection Zone. O, tak! Dawaj! Teraz będę. Już mi się podoba. Dawaj. A jeszcze coś? A co tam? Co tam? Łopatę? Widły? Ty, widły.
Co ja będę tymi widłami sprawdzał? A wsianie na przykład, czy coś nie jest ukryte? Dobra. Dobra, ten jeden ma być driver name Koidu albo 989R. Dobra, to nie ten. A ja z nożem już podchodzę, przepraszam. Dokumenty. Dobra, no to sprawdzamy. Zeno. Ty, coś tam. Nie, Zeno jest dobry. Zeno Szuli, paszport numer. Jan, dobra, to się zgadza. To się zgadza, december. 1700 waga, moi drodzy, maksymalna. Ile ważysz? Podejrzewam, że coś tu może, kurde, się pojawić. Przepraszam, popsułem. No to opona. Nie no, możesz pan jechać generalnie. Akarystańska atliszta. No i elegancko, dawać. Koidu 989R. O, kolego, co ty tam przewozisz? Dobra. Gadaj, co ty tam wozisz. Dobra, przełaź, wyłaź. Chodź no. Przede wszystkim, sprawdzamy cię. Jak ty się nazywasz? Major. Major się nazywasz? Dobra. Romar 1600. Mamy takie samochody jak Romar. Raz. Tylny zderzak, brak. Bumper. Broken Windows 2. Lusterka. Broken, jeden, nie ma. Mirror. Dobra. Opony wyglądają na git. Dobra, to trzeba zaznaczyć. Nie da się. Dobra, to ale on nie przejeżdża, bo on ma przecież... gościu! Nie wiem, czy ja go mam szkuwać, nie? No nie, get in the car. Nie przejeżdżasz, stary. Dokumenty masz nieaktualne. Why? Dawać następny. I lepiej mi tą oponę wymień i te nadkole. Żeby mnie to było ostatni raz z takim zepsutym samochodem przyjeżdżasz. No. A dajcie, wasza chórka kontrolować. Koidu. Coś ty zrobił, co to jest za pojazd? Matej. Ty przecież ty tutaj nie masz dokumentów w ogóle z samochodu. Co to jest? Co ty? Ty nie możesz przejechać, gościu. Ty jesteś chyba naćpany. Co jest z tym chłopem? Dobra, opona jedna jest przebita. Czy tam, nie wiem w sumie co z nią. Jedna jest nie TGS. Brakuje w ogóle body, coś tam. Raz. No chyba dużo brakuje. No nie, no ty nie możesz, no stary, nie masz paszportu i w ogóle co to jest za pojazd? Mataju, siem rachowy. Co? On się będzie chciał zemścić na mnie? Ja.
Zaraz, Invalid Refugial, to nie wiem, co zrobiłem błąd. Co to jest za wesoły pojazd? Atajcie, mego opna, acz kontrolaczka, budku, atmaturo. Koidu! Koidu Driver 989. O kurde! Opony! A, dobrze, dobrze, dobrze. No, proszę, proszę, proszę wyjść z samochodu. Proszę wyjść. Uspokój się. O kolego! Broń miałeś? Przy sobie? Co to jest? Alkohol? Wódkę przewoziłeś w oponach? Pieniądze? Brudne pieniądze? Co jeszcze? Dawaj widły, dawaj go. Dawaj widłami. O kolego. Co? Daj, kurde. Cyk. Już dwóch siedzi. Elegancko, tak ma być. No i koniec, moi drodzy. I tak to właśnie jest. Dobra, moi drodzy, thank you for playing, czyli Contraband Police Demo. Zagraliśmy w demo. Każdy z was może sobie na Steamie to demo ściągnąć. Jest darmowe. Natomiast pełna wersja gry chyba jeszcze nie została określona, jeśli chodzi o konkretną datę. Przede wszystkim liczymy na to, że będzie w języku polskim, bo Polacy to robią, to mam nadzieję, że będą pamiętać o nas, więc po polsku to zrobią i że nie będzie to tak super, super monotonne. Muszą być jakieś wydarzenia specjalne, muszą być jakieś fajne questy dodatkowe, tak samo jak było w Papers, Please, że co jakiś czas coś ciekawego się pojawiło, co jakiś czas ktoś przyszedł, coś śmiesznego zrobił, żeby było do urozmaicenia i tak dalej. Jakieś może premie będą tutaj za znalezienie jakichś dodatkowych rzeczy. Fajnie jakby była jeszcze taka opcja, że na przykład niektóre rzeczy nie zdajemy, tylko będziemy mogli sprzedać gdzieś tam na boku, nie? Że na przykład no, zarekwirujemy niby alkohol, ale troszeczkę sobie zostawimy i tam gdzieś na boku przemycimy i sprzedamy, żeby zarobić. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało i póki co, no, na razie jest spoko.